By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Wyłączył mi się aparat. Słuchajcie, no jest miły, ale no taka typowa chińszczyzna. Także 30 zł faktycznie poszło w kosmos. Jest okrągły na takim takiej fizylince. Czy będzie się ślizgać? Nie wiem, na podłodze. Jest miękkie i taka gąbka. O, taka gąbka. No nie jest za duży. 50 cm. 75 mi się ma. No śmierdzi. Śmierdzi niemiłosiernie. Nie wiem, czy się da go uprać. Jak się go upierze, czy się z szmata nie zrobi. No i drugi. Miały być łapki. No powiem wam, jest taki jakby wyciągane ma te muszę was znowu postawić, włosy. No. Ten akurat nie śmierdzi. Normalnie nie pachnie niczym, ale to jest porażka jakaś dziwna. No i ten ma, tak jak mówię, ma takie wyciągane jakby supełki pod spodem w kształcie łapek miziowatych, także myślę, że z tego bardziej będzie zadowolona i jest na gumie takiej jak w łazience, żeby się na podłodze nie ślizgało. Zostawiam, Julia podejmie decyzję. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Do usłyszenia, pa pa. Słuchajcie, 35 zł i 35 zł. Znajdźcie trzy różnice. Pa pa.